Oto słowo Pańskie. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć ich w prawdzie. Tak bardzo potrzeba naszego uświęcenia, żeby dojść do Pana Boga. Bóg tego chce, żebyśmy się z Nim spotkali, ale drogą do tego jest zażyłość z Panem. Tak ważne jest, żebyśmy z Nim się łączyli coraz ściślej, bo wtedy będziemy bardzo mocni w tym świecie, w którym nas Bóg postawił. Jezus dzisiaj się modli, żeby Bóg nas ustrzegł. I dlatego Pan Bóg daje te siły, żeby ustrzec nas od wpływów świata, od tego wszystkiego, co nam zagraża. Bo Jemu zależy na tym, żebyśmy byli zbawieni. My jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać, że naszym celem jest zbawienie, droga do tego, żeby być kiedyś razem z Panem. Ale żyjemy w świecie, który wcale nam nie sprzyja. Jezus dzisiaj nam mówi, dlaczego nam nie sprzyja, bo nawet nas nienawidzi, bo nie jesteśmy ze świata. Czyli chrześcijanin nie utożsamia się ze światem, z tym sposobem, jaki świat proponuje, ale utożsamia się z Jezusem. Tacy, żeśmy powinni być, czyli Chrystusowi. Tak jak Pan się modli, zachowaj ich w Twoim imieniu. Czyli żeby mogli o nas powiedzieć inni, że to są rzeczywiście jacyś ludzie, którzy są odmienni od świata, czyli są Bożymi ludźmi. To jest takie wielkie pragnienie Pana Boga, żeby o nas mówiono, że to jest Boży człowiek, to jest dzielna niewiasta, która też przyznaje się do Chrystusa. Czyli nie jesteśmy z tego świata, bo my, jako chrześcijanie, to jesteśmy tymi, którzy należą do Chrystusa. To są Chrystusowi ludzie. Od Niego się uczą sposobu życia, postępowania i potem ten styl Chrystusowy przenoszą na rzeczywistość, w której Pan Bóg ich postawił. I taki ma być chrześcijanin, czyli ja, żyjąc w tym świecie, wcale tutaj nie muszę poddawać się temu światu i nie powinienem się poddawać temu, co świat proponuje, ale przemieniać rzeczywistość tego świata, bo jeśli będę bardziej zjednoczony z Chrystusem, to ten świat będę mógł zmienić na lepszy. Dzisiaj nam się proponuje różne takie sposoby. Mówią, że będzie nowy porządek, nowy ład, nowy świat. Ale tam nie ma miejsca, w tym, co świat proponuje, nie ma miejsca dla Chrystusa. I tutaj musimy być bardzo czujni, bo też dzisiaj święty Paweł nam mówił, że wejdą między nas wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Ten świat, który tak jak wilki drapieżne wkrada się po to, żeby nas oderwać od Chrystusa, żeby nami zawładnąć. I stąd, co proponuje właśnie święty Paweł, sam Jezus też mówi, czuwajcie. Czyli bądźcie ostrożni, uważajcie na to, co głosi świat. A czuwać to znaczy wsłuchiwać się, patrzeć na Jezusa i pytać się też, jak On by postąpił, jakby się zachował. Bo skoro jestem Chrystusowym człowiekiem, Bożym, to się pytam o to Pana i staram się właśnie później żyć według Jego wskazówek. To jest to czuwanie. Nie tylko polega na tym, że spędzimy czasami nawet całą noc na modlitwie. To jest też bardzo piękne. Ale czuwać to znaczy ciągle być przy Panu myślą, sercem i potem postępować według tego, czego On nas nauczył. Dlatego też warto się pytać,
Jezusa, jakby on zachował się, jakby właśnie postąpił na naszym miejscu i też przyjmować Jego naukę. Bo kiedy czuwam, to zawsze do tego, co głosi świat, ja potem odnoszę też to, co usłyszałem od Jezusa i z tym staram, tym Bożym Słowem naświetlam potem to wszystko, co mnie spotyka, pytając się, czy tak rzeczywiście powinien żyć chrześcijanin, jak głosi świat. I stąd Jezus nas zachęca, żeby właśnie ciągle odnosić do Jego słowa te wydarzenia, którymi żyjemy, które nas spotykają. Święty Paweł też o tym mówi, że upominał tych Efezjan, do których przemawiał przez 3 lata. Na innym miejscu powie, że napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. Czyli ja jako chrześcijanin to biorę Pismo Święte do ręki i czytam sobie, napominam siebie, przypominam sobie, co mi Jezus powiedział. To jest takie napomnienie Boże. Hymny, pieśni pełne ducha, psalmy, hymny. W ten sposób, jak się będę napominał przez to, co Pan do mnie mówi, a On dzisiaj powie, że Twoje słowo, Ojcze, jest prawdą, czyli tutaj odkryję prawdę w tym Bożym Słowie, które jest do mnie kierowane i ono mnie będzie upominać. To słowo powie, nie można tak żyć w grzechu, nie można pogardzać drugim człowiekiem. Trzeba zmienić moje postępowanie, żeby ono było zgodne z tym, co mówi Chrystus Pan. I to jest to napominanie. Często musimy sobie to powtarzać wiele razy, tak jak rodzice mówią do dzieci, 100 razy ci mówiłem, że trzeba coś zmienić, że tak nie można żyć. Tak samo Słowo Boże. Czasami jest nam trudno przyjąć, bo nam się wydaje, że ono jest niełatwe, ale jak będę je rozważał, to później ono będzie mnie upominać, dotknie mnie. Jest taki piękny fragment w liście do Hebrajczyków, że to Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który dotyka naszego serca, naszego wnętrza. Jak mnie dotknie, ukłuje mnie i powie, że trzeba to zmienić. Dlatego nasze uświęcenie też powinno się dokonywać według tego, co mówi Pan. Czasami spotykałem ludzi takich, którzy nadchodzili codziennie do kościoła, to było ciekawe takie, ale to nie była droga właściwa do uświęcenia, bo nie spełniali swoich obowiązków, tych, które powinni spełniać. To ciekawe takie jest, bo mieli taki swój świat. Mówili, że muszę iść do kościoła, a tu nagle w domu czekają, żeby im pomóc, żeby coś zrealizować, spełnić. Myśmy na przykład do żniw, jak się szło, pamiętam, jak wspominałem wam kiedyś o takiej grupie naszej, była w Malawie, chłopaki mówią, pójdziemy do kościoła, a tu robota czeka w polu. I kiedyś ksiądz profesor, który na Kulu pracował, pochodzący z naszej parafii, mówi, panowie, najpierw to są obowiązki, które mamy do spełnienia. Jak je dobrze spełniam, to wypełniam Bożą wolę. Dopiero wtedy, że powinien dążyć oczywiście do tego, żeby być na mszy świętej, spotykać się z Panem, ale wtedy trzeba zaplanować sobie czas, żeby w pierwszym rzędzie spełnić obowiązki, które Bóg mi wyznacza. A potem, że powinien dążyć do tego, żeby skończyć na czas, idę do kościoła, ale nie mogę zostawić tych, którzy pracują ciężko, trudzą się i powiedzieć, że sobie radźcie sami, bo ja się muszę w tym momencie pomodlić. A więc taka mądrość chrześcijańska to jest płynie z tego, że my odkrywamy w Słowie Bożym to, co powinniśmy realizować, do czego jesteśmy wezwani. I trzeba się pytać ciągle Pana o Jego zdanie, o Jego słowo, a On będzie nam podpowiadał.
I dzisiaj szczególnie jesteśmy wezwani i narażeni na działanie świata, dlatego tutaj to czuwanie jest bardzo potrzebne, żeby nie ulec wpływom świata. Też czuwajcie, zachęcam, żeby czuwać nad tym, żeby przekazywać te nakazy Pana, pouczać dzieci, wnuki, uczyć ich o Panu Bogu, nawet uczyć podstawowych rzeczy. Kiedyś ktoś mi opowiadał, że jedna rodzina wróciła z zagranicy i mama mówi, przeprowadziła syna, jest w wieku pierwszej komunii. No ale czy ten syn coś przygotowany był, chodził na religię? Nigdy. On nie umiał nawet Ojcze Nasz. Trzeba przygotowywać, bo jeśli ja nie przygotuję, nie wyniosą z domu tego właśnie, tego kontaktu pierwszego z Panem Bogiem, to później im będzie też bardzo trudno dzieciom. Ale też trzeba czuwać jako rodzice, wychowawcy, dziadkowie, czuwać nad tym, żeby ten świat, który tak czyha, żeby dzieci, wnuków nie oderwał od Kościoła, od Pana Boga. Bo też spotykamy się z czymś takim pod przykrywką jakiejś takiej nawet zaangażowania w coś, co wydaje się wzniosłe. Potem okazuje się, że właśnie nie ma nawet czasu, żeby w niedzielę dziecko mogło pójść do kościoła, bo mamy spotkanie, to czy tamto, jest do Pani nas zaprasza, czy ktoś nas zaprasza, jesteśmy zaangażowani, a brakuje czasu na spotkanie z Panem Bogiem. I w ten sposób się odrywa od Chrystusa, tych, których Pan Bóg stawia też na naszej drodze. Stąd właśnie to wezwanie mocne, czuwajcie, tak mówi właśnie święty Paweł. Jezus przestrzega właśnie również przed tym, co jest niebezpieczne dla nas, dla naszego życia. I módlcie się, tak Pan się modlił za nas, żeby nikt z nas nie zginął, to tak samo w rodzinach módlmy się nawzajem za siebie, polecajcie wasze dzieci, wasze wnuki, żeby nie pogubiły się w tym świecie, w którym żyją. Też przytoczę takie, kiedy ktoś mówi, księża, to ja muszę spłacić pożyczki, które zaciągnąłem w banku, muszę pracować w niedzielę, wszystkie dni zajęte. I ten człowiek się bardzo łatwo pogubi, bo jest tak zapracowany w tym wszystkim, zagoniony, że już nie znajduje czasu dla Pana Boga i nie znajdzie też czasu wtedy dla rodziny. To jest też rzecz bardzo przykre, bo wtedy, jeżeli jest zagoniony, nie znajduje czasu nawet dla swoich najbliższych. I trzeba takiego pewnego otrzeźwienia, powiedzieć sobie, że to tak nie może być. Ja nie mogę tylko ciągle gonić, pracować, bo to czy tamto jest do spłacenia. Też ważne jest zaufanie do Pana Boga. Wierzę, że Pan Bóg mi da siły i powoli będę to spłacał. Te pożyczki, które zaciągnąłem, ale ten czas dla Pana Boga chcę, żeby się znalazł także w mojej codzienności. To jest też to czuwanie, do którego jesteśmy wezwani przez Pana i stąd ten kontakt nam przy świętej z Chrystusem na osobistej modlitwie niech też będzie dla nas taką wielką pomocą. Przychodzę, żeby powierzyć Panu moje życie, mój los. Tak psalmista mówi, że jak takie słowa są piękne, powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Czyli nie ja sam wierzę tylko we własne siły, ale wierzę w to, że Bóg mnie będzie wspomagał, będzie mi błogosławił, dlatego że Jemu powierzam moje życie, oddaję w Jego ręce i ufam w to, że On mnie nie zostawi samego z tymi problemami, troskami, którymi na co dzień żyję. Stąd czuwajmy przy Panu, czuwajmy właśnie przy najbliższych. Towarzyszmy sobie nawzajem właśnie na tej drodze spotkania z Panem Bogiem i też na drodze takiej osobistej naszego kontaktu z Chrystusem, żebyśmy właśnie
towarzysząc Panu, potem mogli także towarzyszyć sobie, bo wtedy od Jezusa uczę się, On mnie poucza, a ja wtedy dzielę się tym doświadczeniem spotkania z Nim, z drugim człowiekiem. To bardzo pomaga, żeby każdy problem właściwie rozwiązać, żeby właśnie zaufanie iść przez codzienność. Życzę Wam właśnie tej bliskości Pana, zaufania do Niego, ale też takiego światła Ducha Świętego, który jest nam ciągle posyłany. Będziemy obchodzić teraz uroczystość zesłania Ducha Świętego. On jest ciągle dawany przez Chrystusa. Jak będę otwarty na Jego światło, to On mi przypomni wszystko, czego nauczył mnie Chrystus Pan. I będę w tym świetle Bożym się mógł poruszać, a dzięki temu światłu znajdę też pokój wewnętrzny, znajdę radość właśnie z tego wszystkiego, co Pan Bóg mi daje do wykonania. I zatem błogosławieństwo Pana, Jego łaska i dary Ducha niech wszystkim Wam towarzyszą. Szczęść Boże. Amen.